The story is about a horrible massacre that happened in 1940, committed on 22,000 Polish policemen and officers by our Russian oppressors. One critic described this project as an art installation and urban planning and museum consensus, and I agree with that point of view. It's very important to nominate the building which I think changed the cities. So for me, in this building was very important how the architects opened this building to create a new public space in the city. W grudniu 1992 roku ówczesny dyrektor Muzeum Wojska Polskiego, Zbigniew Święcicki, wystąpił do ministra obrony narodowej, był nim wtedy Bronisław Komorowski, z prośbą o powołanie Muzeum Katyńskiego jako oddziału Muzeum Wojska. To też faktycznie na przestrzeni następnych lat ta decyzja dojrzewała i Muzeum Katyńskie ostatecznie miało stać się taką swego rodzaju forpocztą głównego kompleksu Muzeum Wojska Polskiego właśnie na terenie Cytadeli Warszawskiej. I pierwszym wielkim osiągnięciem tych, którzy się zdecydowali na budowę muzeum, była lokalizacja, czyli wybór tego miejsca na Muzeum Katyńskie, bo była to forteca okupanta carskiego. The project is a collaboration of a lot of people. There are architects, curators, conservators of art and artists. Zdecydowaliśmy się na użycie tego materiału, ponieważ chcieliśmy w sposób wyważony połączyć współczesną architekturę z tą, którą tu zastaliśmy. Wybraliśmy beton. Beton dla mnie jest materiałem bardzo naturalnym, prostym, niezmiennym. Jest szlachetny jak kamień, wspaniale reaguje na światło, zmienia się, gdy pada deszcz. Myślę, że wspaniale się będzie tutaj starzeć. Jedno dla mnie było od pierwszej wizyty oczywiste, że jak najmniej należy naruszać tą przestrzeń architektury i zieleni, i fortyfikacyjnej części, i architektury fortyfikacyjnej. The forest plays in the middle of the square, in front of the entrance, is the symbol of the Katyn forest, which was hiding the truth about Katyn for about 50 years. When you enter the museum itself, the first thing you discover are the marching soldiers with you through the hallway onto the exhibition. The whole trip to the museum will be side by side with the soldiers and policemen taken captive by the Soviets in 1939. The most important objects are most certainly these handmade by the officers and policemen in the prison camps. Tunel śmierci, która została stworzona jako przestrzeń katarzis, czyli taki moment oczyszczenia i połączenia się z tą przestrzenią śmierci, która się znajduje w dolnej części kaponiery, tym momentem wyjścia tu, to jest wyjście na świat, wyjście tu, gdzie jest życie, gdzie jest realność. The soldiers and policemen taken captive were also members of Polish intellectual elite. Writers, politicians, actors, teachers, professors, etc.
Aleja Nieobecnych, to jest ta część, która tu jesteśmy. Trzeba unicestwić inteligencję narodu. Wtedy nie trzeba go już podbijać, bo on sam upadnie. I ten znak to jest znak pustych cokołów, na których nie staną już nigdy ci, którzy mogli urodzić się z tych rodzin, które straciły przede wszystkim ojców w tej wojnie. In this room we are right now, we have names of 18,000 victims engraved in metal. Whether you are Jewish, Catholic, Protestant or Muslim, this place was built perfectly to commemorate those victims. The gap between 12 meters high walls leads us in two directions, down to the names of the victims and upstairs into the white perspective of the sky. This is the symbolic path between death and life. W tym betonie mieliśmy też możliwość odciskiwania, odciśnięcia przedmiotów. To są bardzo ważne elementy, które są symboliczne i są śladami historii katyńskiej, którą zapisujemy w Cytadeli. There is a lot of small stories in this building which make it very emotional. You decide how deep you want to go with it. It interested me to see how one can show the tragedy of that time. It has a feel of contemplation, of sorrow and sadness that grips your heart.